Teraz wam powiem coś o perspektywie. To jest nasza planeta, prawda? A my znajdujemy się w tym momencie w Polsce, prawda? Polska jest takim malutkim tutaj, gdzieś tutaj, o tu mamy Polskę, dobra jest. Widzę Kraków. Więc zobaczcie, kropeczka malutka, a to jest planeta, prawda? Perspektywa. Przez to, że mi udało się spojrzeć na cały świat, sprawdzić właśnie te luki, dużo rzeczy się dowiedzieć, to ten świat się teraz kręci tutaj cały czas swoim tempem, a ja kręcę się troszeczkę szybciej od tego świata, wiecie? Bo ten świat kręci się tak, a ja się kręcę tak i zapierdalam po prostu. I przez to, że ja zapierniczam i udało mi się spojrzeć w ten sposób, to tym pierwszym filmem chciałem wam powiedzieć, że ja już do końca życia będę mógł sobie spokojnie patrzeć na planetę tak. I przez to, że ja już wiem, co bym chciał tu, to już mogę spokojnie zastanawiać się i patrzeć tam, w przestrzeń. Loty kosmiczne, podbijanie innych planet. To mnie interesuje. Bo zdobycie takiej jednej planety wcale nie jest trudne, jak się ma wiedzę. Bo z samą wiedzą można to zrobić, co wam pokazałem pierwszym filmem, którego nie rozumiecie. A jeśli taka jedna osoba będzie miała pieniążki i ludzi, to swoje cele zrealizuje po prostu szybciej. Z tym, że jako, że mój cel był mega duży i mega ambitny i fundacja w sumie powstała, fundacja miała powstać po to, żeby pomogła wam przejść ten proces, przejść na tą, że tak powiem, lepszą stronę, z mojego punktu oczywiście widzenia. No ale to jest mój punkt widzenia, dlatego od samego początku zachęcałem was do rozmowy, bo ja wiem, jak chcę, żeby wyglądała przyszłość, ale nie jestem pewny, co wy chcecie. Z racji, że tych różnych reakcji i tak dalej, ja też ja miałem parę dni teraz na spokojnie, żeby sobie pomyśleć, przeanalizować kolejne plany, to wiem, że nie muszę już nie potrzebuję rzucać się od razu na cały świat. Z racji, że ja mam tą wiedzę i mam możliwości, to teraz nie ma znaczenia, czy ja będę tu, gdziekolwiek, kiedykolwiek nie będę sobie podróżował, mogę zarabiać w ten sposób. Zdalnie. Mogę rozmawiać z każdym, mogę dzielić się wiedzą. A z racji, że mam, odnalazłem siebie, mam swoje wartości i mam swój cel życiowy, to i tak tutaj na chwilę obecną mam zamiar zostać w Mysłowicach, korzystając z okazji, że to jest taka dziura troszkę na świecie, bo jednak standardy życia w Mysłowicach różnią się od standardów życia w Warszawie, a już tym bardziej w Londynie, czy w kolejnych pięknych miastach, jak na przykład Wellington. Oczywiście zachęcam was do odwiedzenia Nowej Zelandii. Przepiękny kraj. Można się delektować widokami. I przez to, że ja mam dopiero 27 lat, a nie muszę się już martwić o pieniążki przede wszystkim, do końca życia mogę podążać za swoimi wartościami, więc do końca życia mogę sobie podróżować po tym świecie jako człowiek i się cieszyć, i zwiedzać, i poznawać ludzi. I gdziekolwiek bym się nie pojawił, zawsze mogę wrócić do swojego świata, w którym jestem Bogiem. I tak już będzie do końca życia, więc jeśli ktoś z was właśnie wymyślicie, że mnie znaliście, a znaliście gdzieś tam jakąś cząstkę mnie, bo tylko niektóre osoby, które miały okazję ze mną spędzić więcej czasu, nie powiem, że szczęście, bo wcześniej mogło być to nieszczęście, bo dopiero szczęście będzie w tym roku i w kolejnych następnych, bo już ode mnie to już tylko szczęście będzie wychodzić, gdziekolwiek nie biedne, bo taki jest mój cel życiowy, który osiągnąłem w wieku lat 27. I dlatego tam czuję się, tam jestem Bogiem w wirtualnej przestrzeni, a tu na Ziemi mam 27 lat, nie muszę martwić się o pieniądze, mogę robić co chcę, więc czuję się jak młody Bóg. I tak będę się czuł do końca życia, po prostu.